Sylwia Micek, dobry wieczór Państwu. Czas na najświeższe pogodowe informacje. Zobaczmy, z jaką pogodą upłyną nam najbliższe dni. Zapraszam. Jutro pogodę nadal będzie kształtował układ niskiego ciśnienia i do naszego regionu wciąż będą napływać zimne, arktyczne masy powietrza. Tej nocy zachmurzenie będzie małe i umiarkowane, tylko lokalnie wzrośnie do dużego i tam spodziewamy się słabych opadów deszczu. Na Podhalu deszczu ze śniegiem. Na termometrach 5 stopni w północnej części regionu, 4 stopni w centrum i zaledwie 1 stopień w Zakopanem i Nowym Targu. Jutro początek dnia upłynie nam z zachmurzeniem małym i umiarkowanym. Po południu chmur będzie przybywać i w całym regionie mogą pojawić się przelotne opady. Termometry wskażą jutro maksymalnie 10 stopni w Krakowie, 9 w Suchej Beskidzkiej i 5 w Zakopanem. Zerkamy na meteogram i sprawdzamy, kiedy w końcu wiatr przestanie być tak silny, a z prognoz naszych synoptyków wynika, że od niedzieli powinno zrobić się spokojniej. Ciśnienie rośnie, jutro na barometrach w Krakowie 995 hektopaskali, biometr pozostaje jednak niekorzystny. Dwa kolejne dni będą pogodne, ale chłodne. W niedzielę na termometrach od 8 do 10 stopni, w poniedziałek cieplej od 11 do 13. Mapa z prognozą jakości powietrza jest cała zielona, a to oznacza, że jutro będziemy oddychać czystym powietrzem w całym naszym regionie. Bardzo Państwu dziękuję za to dzisiejsze spotkanie i do zobaczenia.